Tu stacja RMF FM. Pociąg do Oszołomów Wielkich przez Budypesztańskie stoi i sapie. Odjazd! Co was zdziwiło w tych wyborach? Bo mnie się wydaje dziwne, że do Sejmu wszedł Palikot, a Korwin-Mikke nie. A przecież obaj to są oszołomy, nie? Ale tak sobie myślę, jeżeli słowa myślę używam prawidłowo, że stary oszołom nudzi, a nowy oszołom cieszy, nie? A mnie dziwi, że Tusk nie wziął od razu antyklerykała Palikota do rządu. Na ministra od spraw wyznań. Chociaż jak on tak lubi ten Palikot ze sztucznym członkiem latać po Sejmie, to może by został ministrem od spraw doznań. Ja byłem zaskoczony, kiedy Tusk, dziękując ludziom, złożył im najniższe wyrazy uszanowania. Szkoda, że nie złożył im jeszcze najwyższych ukłonów. No, chociaż moim zdaniem najlepsze są najniższe ukłony przy głębokich dekoltach. Tak jest, bo widać. Słuchajcie, a nie dziwi was, że przemówienie Kaczyńskiego po wyborach było takie wyważone? No czemu nie mówił o spisku, o sfałszowaniu wyborów, jak tradycja nakazuje? No nie brakuje wam tego? No. A ja mówię, poczekajcie, dajmy mu szansę. Kaczyński dojdzie do siebie, odpocznie, wyśpi się i się zacznie. No i zacznie.